Ekstraklasy, co może Pan powiedzieć na temat obecnego formy? Większość z Państwa miałem okazję się spotykać też w pierwszej lidze i tak pamiętamy mecz, w którym pierwszy raz Iber wszedł, to był mecz pucharowy z Legią, później Tychy i tak dalej. Zaufaliśmy mu, wiedzieliśmy jakiego zawodnika pozyskujemy, daliśmy mu kredyt potężny zaufania i to nie tylko w klubie, ale i z zewnątrz. Daliśmy mu 2-letni kontrakt, powiedzieliśmy, że potrzebuje trochę czasu, żeby zaczął grać na miarę tego, co widzieliśmy, jak obserwowaliśmy i myślę, że nam się spłaca Igor dzisiaj parokrotnie, bo to nie tylko bramki, o których dzisiaj mówimy i które podkreślamy, ale również to jest jakość na treningu. Między innymi rozwój moich niektórych zawodników to jest pośrednio też jego rola. Ale jak wspomniałem o Igorze, to nie wypada nie wspomnieć o Danim Suarezie, który myślę, że dzisiaj był cichym bohaterem. I to jest też taka dalsza jak gdyby konsekwencja pracy. Igor, Dani, tworzymy szkielet tych zawodników dobrze rozumiejących się, troszkę inaczej wyszkolonych niż moi zawodnicy i myślę, że to wpływa, że Górnik dzisiaj gra widowiskowo, Górnik gra do przodu, Górnik, co widać dzisiaj po trybunach, ludzie chcą oglądać i jest dobra, pozytywna postawa w klubie.